Praskie audiohistorie. Przystanek Ząbkowska. Podcast Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi. Na muzealnym Facebooku w poście o praskich audiohistoriach mogą Państwo zobaczyć naszego dzisiejszego narratora, pana Zbigniewa Mańkowskiego, i spory obraz. Złoty koń na biegunach niesie na grzbiecie chłopca w ludowych spodniach, czerwonych butach. Historia tego obrazu, no to jest obraz, który wędrował po całym świecie wraz z wystawami klocków. To była logo, jak to się dzisiaj nazywa, firmy Gnom. Wystawy były w Paryżu, były we Włoszech, w Szwajcarii chyba. Była objezdna statkiem Bałtyk. Promocja polskiego przemysłu, zdaje się, to była. I tam te klocki też jeździły. Po Bałtyku, po Morzu Śródziemnym, po Morzu Północnym, czy tej Atlantyku. Obraz miał pod spodem napis: kupujcie, żądajcie polskich zabawek, zdaje się tak. Tam jest firmy Gnom, Warszawa Zygmuntowska 8. Ja go pamiętam z ulicy Zgoda jeszcze. Czyli jak miałem 3-4 lata, już pamiętam, nazywał się on Wojtuś, rodzice mówili, bądź grzeczny, bo zobacz, Wojtuś na ciebie cały czas patrzy. I ten Wojtuś jest tak namalowany, że oczy, to jakaś sztuczka taka malarska, gdzieby się nie stanęło i popatrzyło na jego oczy, to on patrzy. Ja stawałem pod ścianą i on na mnie patrzył, byłem grzeczny dlatego. W gabinecie ojca było pełno obrazów, były wartościowe obrazy, które ojciec kupował. Pamiętam wieszanie obrazów, to wielkie gwoździe, wyżej, niżej, cały ceremoniał był. A jak to się stało, że tylko ten obraz przetrwał w pańskim domu? W czasie powstania wszystko zostało zniszczone. O, tamten obraz, ponieważ mieszkaliśmy na Forcie Mokotowskim na ulicy Gimnastycznej, willi, tylko myśmy tam mieszkali, to był dom jednorodzinny. Tam były te obrazy na ścianach, meble, wszystko. Jak ojciec w lutym czy w marcu 45 roku, po wyzwoleniu Warszawy, zaraz miesiąc czy nie cały miesiąc tam, to już nie było, puste ściany były, żadnych obrazów. Nie wiadomo, czy to Niemcy ukradli, czy coś. I ktoś, moja ciocia chyba, zdaje się, mówiła: słuchaj, Bronku, ten Wojtuś, ten obraz jest tam na Racławickiej ileś, 112 czy coś, w piwnicy, u kogoś tam, w jakiejś piwnicy tam widziała. Zabrali go. I trafił się tutaj w 48 roku. Ja tu zamieszkałem w 48 roku. To już ten obraz tu był. Lena Wicherkiewicz opowiada o firmie Gnom, założonej przez Bronisława Mańkowskiego, ojca pana Zbigniewa. Firma powstała w 1922 roku i mieściła się przy ulicy Zygmuntowskiej 8. No, do dnia dzisiejszego niestety nie zachowały się zabudowania, żadne ślady jakby tutaj w przestrzeni Pragi po tej znanej firmie. Firma była znana przede wszystkim z wyrobu właśnie drewnianych zabawek. Takim no, sztandarowym, można powiedzieć, produktem tej firmy były klocki, które też nazywały się właśnie budownictwo drewniane Gnom. Były to no, z jednej strony jakby zwyczajne klocki, znaczy drewniane bryły, prostopadłe ściany, nie wiem, kule, stożki i tak dalej. Natomiast tym, co wyróżniało te klocki spośród innych klocków, było to, że
Do opakowania z klockami dołączona była instrukcja, którą Bronisław Mańkowski przygotował wspólnie ze znanym architektem, teoretykiem architektury, historykiem architektury Stanisławem Nowakowskim. I w tej instrukcji były właśnie rysunki, jakby pokazujące, co z tych klocków można zbudować, a zbudować można było właśnie różnego rodzaju dzieła architektury, nie wiem, piramidę egipską, świątynię grecką, także takie, no miała jakby też kształcić w kierunku jakby znajomości architektury, ale oczywiście no, dawała też pole do własnych poszukiwań dla młodych budowniczych. No i to był taki tak naprawdę najbardziej znana zabawka, którą w zasadzie do tej pory można spotkać. Znaczy mają w swoich zbiorach Muzeum Zabawek w Kielcach, Muzeum Narodowe w Warszawie, ale także osoby prywatne. Całe opowiadanie drukowane w Stolicy było mojego ojca, jak wielki architekt Stanisław Nowakowski uczył się na klockach budownictwa. Ojciec wiedział, gdzie mieszkał, na terenie Politechniki mieszkał profesor Nowakowski i kiedyś na jakimś zebraniu zarządu chyba w NOMA mówi, coś dla reklamy trzeba, może by Nowakowskiego w to jakoś wykorzystać. Mówi, wziął dwa pudełka budownictwa, poszedł na Nowakowskiego ulicę, na terenie Politechniki, dom mieszkalny. Był stary kawaler Nowakowski. Ojciec wręczył te zabawki, te klocki, prosząc, żeby coś zbudował z tego. Ale ja nie umiem. Ja nigdy nie byłem dzieckiem, ja się nie bawiłem tym, ja nie wiem jak to. Na to ojciec mówi, no o kapliczka, o góralski styl. Zostawiłem te dwa pudełka, powiedziałem, przyjdę za parę tygodni, po dwóch czy trzech tygodniach przyszedł i już kilka było ustawionych. Bawił się tymi klockami. Spodobały mu się. Mówię, ja nie wiedziałem, bo ja nigdy nie byłem dzieckiem. To takie zdanie. No stąd się zaprzyjaźnili się bardzo. Dlaczego akurat ten gnom przeszedł do historii zabawki? No tutaj na pewno ten splot jakby dwóch indywidualności, jakiś taki też element powiedzmy reklamy, tak, który spowodował, że te klocki akurat stały się takie popularne. Natomiast firma produkowała nie tylko klocki, natomiast te zabawki pozostałe, które produkowała, no są pewną tajemnicą, bo w zasadzie dostępne są tylko w jednej kolekcji i to też nie są prezentowane jakoś na stałej wystawie. I tym szczęśliwym posiadaczem tych zabawek jest Muzeum Etnograficzne w Krakowie. I tutaj historia jest dosyć ciekawa w ogóle, dlaczego te zabawki tam są. Ponieważ w 1925 roku na tej słynnej wystawie sztuk dekoracyjnych w Paryżu razem z warsztatami krakowskimi, które działały przy Muzeum Rzemiosł Techniczno-Przemysłowym w Krakowie, jakby one były takim współorganizatorem tej jakby w polskiej wystawy i tego sukcesu, wiadomo, Stryjeńska i jakby tutaj polskie Art Deco. No właśnie razem z tą wytwórczością warsztatów na wystawę pojechały także klocki właśnie gnoma, które też tam zostały dostrzeżone za granicą. I miały też pojawić się inne zabawki, natomiast to chyba z jakichś logistycznych powodów one nie dotarły. Natomiast trafiły rzeczywiście do tego Muzeum Techniczno-Przemysłowego. I po wojnie muzeum przekształciło się w Muzeum Etnograficzne. Tam częściowo ta kolekcja została podzielona też przez Muzeum Narodowe, które jakby część tych zabytków przejęło, ale akurat te gnomowe zabawki zostały w Muzeum Etnograficznym. I to jest chyba duże szczęście, ponieważ jest to jedyne miejsce, w którym te zabawki są. Wiemy, że jedną z projektantek, ponieważ Bronisław Mańkowski współpracował z różnymi artystami, natomiast wiemy na pewno, że współpracował z Marią Werten. To była ilustratorka, graficzka, ale też właśnie twórczyni zabawek. I podobnie jak większość artystów, znaczy większość jak część artystów z tego czasu inspirowała się sztuką ludową.
i tworzyła zarówno w swoich ilustracjach, jak i w zabawkach właśnie taką współczesną interpretację ludowej sztuki. Pracę Marii Werten ma w swoich zbiorach Muzeum Polskie w Ameryce, bo ona tuż przed wojną, znaczy kilka lat przed wojną wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Pracowała między innymi w wytwórni Walta Disneya, a potem brała udział przy organizacji aukcji po wystawie światowej w Nowym Jorku. I stąd to miejsce spuścizna się znajduje w muzeum w Chicago. Natomiast no właśnie zabawki, które podejrzewamy, że część zabawy, które ma Muzeum Etnograficzne w swoich zbiorach, jest właśnie autorstwa Marii Werten. Zachowały się też nieliczne grafiki jej autorstwa. Właśnie przy pracach, pracując nad wystawą Edwarda Manitiusa, zakupiliśmy do zbiorów dwie takie grafiki. No i tutaj na ich podstawie możemy ten styl Marii Werten odtworzyć właśnie. Ona specjalizowała się w takich scenach zabawy dzieci, ale też czasami dzieci i matek, taki element takiej intymności jest. One są bardzo kolorowe, tak żywiołowe, te postaci są w strojach ludowych, zabawki też są takie właśnie ala ludowe. No i podejrzewamy, że część zabawy, które właśnie ma Muzeum Etnograficzne, jest jej autorstwa, po prostu mają podobny styl. Też to są takie właśnie inspirowane ludowością, bardzo kolorowe formy, to są postaci kobiet, dzieci, ale też zwierzęce zabawki. Ten element właśnie współpracy z twórcami, z artystami, no był chyba ważną, takim, no wart podkreślenia, tak, że Bronisław Mańkowski zdawał sobie sprawę z tego, że jakby ten element artystyczny w zabawce jest istotny, tak, że to będzie czymś, co będzie wyróżniało go, ale też będzie jakby taką wartością dodaną, tak, kształcąc pewne, powiedzmy, estetyczne upodobania u młodych osób. To było takie myślenie, które gdzieś też wywodzi się właśnie od warsztatów krakowskich, które w zasadzie chyba w Polsce jako pierwsi ci twórcy zainteresowali się taką zabawką, która no, czerpiąc z tradycji ludowej, ale dodawała taki element współczesny, artystyczny, to miała być taka bardziej zindywidualizowana zabawka. Tak? To było istotne i Bronisław Mańkowski zapewne też przejął to właśnie od warsztatów, zresztą no, w swoim jakby wczesnym okresie, zanim powstała ta wytwórnia, w Warszawie przebywał przez pewien czas w Krakowie i tam też no, taką wytwórnię zabawek stworzył, więc prawdopodobnie ten jakby tutaj impuls krakowski był też istotny. Szukaj nas na muzeumpragi.pl.